marszałek, Wysoki Sejmie. No, ponawiam to pytanie, które tutaj skierował pan poseł Zbrzyzny. No, jak rząd się do tego ustosunkuje? No bo my możemy chcieć, ale rząd powie nie i co? To jedno takie pytanie. Dlaczego, bo tutaj też jest wątek taki, no, dlaczego tak późno, dlaczego tych środków nie skierowaliśmy więcej do tego czasu? Przez różne rządy od wielu lat. No to w uzasadnieniu mamy, no ciągle brakuje tych pieniędzy, ale to są pewne zobowiązania rządu, które myślę obowiązuje tutaj ustawa. No to jako odpowiedź na to, panie ministrze, to jest druga sprawa. A trzecia sprawa, to do tych wszystkich materiałów wpłynęła tu pewna uwaga prokuratorii generalnej Skarbu Państwa. Oni piszą tak, w uzasadnieniu projektowanej ustawy można by zamieścić informację dotyczącą upłynięcia okresu, na który zostało przyznane świadczenie socjalne na podstawie artykułu 9 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2006 roku tej ustawy. Należy bowiem zauważyć, iż artykuł 4 punkt 1 uchylanej ustawy nie określa okresu, w którym uprawnionym pracownikom będzie wypłacane świadczenie socjalne i gdyby się jednak okazało, iż świadczenia takie są nadal wypłacane, konieczne byłoby uwzględnienie tej okoliczności w przepisach przejściowych projektowanej ustawy. Co w tym temacie? Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję.